gość Radia Zachód. Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie w studiu. Witam również pana Lesława Hołownię, burmistrza Skwierzyny. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, rząd zaapelował do samorządów o pomoc w dystrybucji węgla. Co na to Skwierzyna? Skwierzyna jest gotowa. Oczekujemy na ten węgiel. Zobaczymy, jeżeli będzie ten węgiel faktycznie, to go będziemy dystrybuować. Jesteśmy na to przygotowani. Dokładnie tydzień temu złożyliśmy zamówienia pierwsze 150 ton, tym razem dla jednostek. Czekamy na kontakt z Wydziałem Handlu PGE. Mhm. Mamy ten kontakt, obiecamy, zobaczymy, co dalej. No, a pytanie, co z tą dystrybucją dla mieszkańców? Czytam opinie wielu samorządowców. Jedni pytają, jak to zrobić? Czy przez firmy, które do tej pory tym się zajmowały, czy przez spółki w Gorzowie, na przykład Ineco, które ma plac, ma miejsce do tego, żeby taki węgiel składować? Jak wy planujecie to zrobić? My mamy spółkę wodno-kanalizacyjną, co prawda, ale mamy rzeczywistych mieszkańców, przedsiębiorców, którzy nam udostępnią wszystko, co jest niezbędne do tego, ażeby ten węgiel mieszkańcom dostarczyć. Jesteśmy na to gotowi, jestem po rozmowach. Oczekujemy tylko na ten węgiel. Rząd chce, żeby cena węgla wynosiła około 2000 za tonę. Mają być jakieś dopłaty? Czekacie, rozumiem, też w tej sprawie na szczegóły. Czekamy na wszystkie rozstrzygnięcia, które umożliwią dystrybucję węgla, bo zima się zbliża. Czas działać. Mniej gadania, więcej działania. No właśnie chciałem zapytać, bo tak słucham tej dyskusji, wielu samorządowców pyta, mamy sprzedawać też lodówki, pralki, telewizory, rozumiem, że to oczywiście w cudzysłowie i raczej jest to taka polityczna dyskusja. Jak pan na to patrzy, bo pan jest tak z boku polityki, jak pan patrzy na tę stronę tej dyskusji o tym węglu? Ja w tej chwili patrzę na 30 milionów inwestycji, które trwają w gminie. Teraz budujemy strefę, budujemy dwie hale sportowe, budujemy drogi, chodniki. I musimy zaopatrzyć mieszkańców węgiel. Nie słucham żadnych opinii, działamy w swoim zespole. Już miesiąc temu poleciłem Ośrodkowi Pomocy Społecznej, żeby zinwentaryzował potrzeby mieszkańców, w szczególności tych samotnych mieszkańców, także jesteśmy w trakcie cały czas pracy. Bo niestety polityka trochę wygrywa z faktami, prawda? Mamy wojnę właściwie na granicy. Ja dzisiaj rano oglądałem relacje BBC z Kijowa, gdzie na żywo za reporterem wybuchła rakieta, która uderzyła w centrum Kijowa. No wygląda to strasznie, a my się bawimy w politykę. Ja się w tą politykę bawić nie będę i się w tą politykę bawić nie mogę. Mieszkańcy ode mnie oczekują sprawnego działania. My jesteśmy sprawni, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe. Pokazaliśmy to w przypadku pandemii, w przypadku przyjęcia Ukraińców. A co z cenami prądu? Bo w tym tygodniu, na dniach, macie jako samorządowcy usłyszeć rozwiązania dotyczące cen prądu właśnie dla samorządów. Czego pan oczekuje? Co by pan chciał przeczytać w tym prawie, które ma być przyjęte i ma dotyczyć właśnie cen prądu dla samorządów? My przewidzieliśmy wzrost prądu już w ubiegłym roku i te wszelkie działania podjęliśmy, żeby ograniczyć koszty funkcjonowania gminy. W tej chwili jesteśmy, myślę, że zbliżamy się do połowy wymiany wszystkich lamp na terenie gminy na lampy LED-owe. To jest około 1500 lamp. Do końca roku ta inwestycja zostanie zakończona. Mamy już porównawcze obszary, które zostały wymienione. Porównawczo zyskamy gdzieś około 68% oszczędności. Mamy porównanie rok do roku, miesiąc do miesiąca. 68% to dużo. 68% oszczędności, tak nam wychodzi. My jeszcze te lampy będziemy, one są tak skonstruowane, że będziemy je ściemniać w odpowiednich określonych godzinach. Nie zamierzamy wyłączać prądu. Czyli tylko ściemniać, nie wyłączać. Tylko, zdecydowanie tak, tylko ściemniać. To jest bardzo dużo. No i nam energia wzrosła również bardzo dużo, bo praktycznie 600%, z 700 tysięcy na 4200. Mhm. Ale ta inwestycja, którą w tej chwili prowadzimy, ona nam się zwróci po roku. Za energię mamy zapłacić około 2,5 miliona. Płaciliśmy teraz do tej pory 400 tysięcy za tą uliczną, bo jeszcze mam tutaj na myśli również energię w obiektach, ale na tą uliczną inwestycja będzie kosztowała gdzieś około 1,6 miliona netto, także rok czasu i nam się zwróci. No właśnie to przygotowanie, bo pan mówi, że zaczęliście wcześniej zmieniać na przykład lampy na LED-owe. Wiem, że też pracujecie nad programem niskoemisyjności. Tak, to cały czas to widziałem na stronie, że to cały czas funkcjonuje. No pytanie właśnie, jak samorządy mogą się przygotować, jak wcześniej myślały, no bo to o tej drożejącej energii mówi się od lat. Tak, no my się do tego przygotowaliśmy. W tej chwili jeszcze modernizujemy oświetlenie w jednostkach, montujemy fotowoltaikę. Też mamy nadzieję, że w miarę szybko nam się to uda
zrobić. Oczekujemy tu na pozytywne decyzje konserwatora zabytku, bo jesteśmy w strefie ochrony konserwatorskiej, także... A wy jesteście, bo ja szczerze nie pamiętam, w tej gorzowskiej grupie zakupowej? Nie, jesteśmy w poselskiej grupie zakupowej. Tak. To jest inna grupa zakupowa, ale ta... Ale czy takie właśnie rzeczy, jak te grupy zakupowe samorządów, które kupują wspólnie energię, to się sprawdza? Do tej pory się sprawdzało. W tej chwili ceny nas chyba wszystkich zaskoczyły dosyć mocno, ale w grupach zakupowych te ceny są porównywalne. Ale w takiej grupie dyskutujecie z drugą stroną? Możecie rozmawiać na przykład z dostawcą energii? To miała być ta siła, która miała dawać nam argumenty do dyskusji. A dzisiaj taka dyskusja jest? No trudno mi powiedzieć, prowadzi to firma w naszym imieniu. My nie dyskutujemy, my wymieniamy tylko dokumenty między sobą, albo się zgadzamy, albo są w cenę, albo się nie zgadzamy. Panie burmistrzu, zostawmy prąd. Ja chciałem zapytać o pociąg. Pociąg do Poznania przez Międzychód, także przez Skwierzynę. Jak pan na to patrzy? Bardzo pozytywnie na to patrzę. Skwierzyna, strefa skwierzyńska na razie śpi, ale to jest blisko 50 hektarów sprzedanych już ziemi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ruszy, ale województwo lubuskie połączone z województwem wielkopolskim. Skwierzyna od historii była połączona z Wielkopolską. Bardzo dobrze się rozwijała, bardzo pozytywna inicjatywa i liczymy na to, że to zafunkcjonuje. Jesteśmy na razie w fazie projektów także, ale tutaj zgoda jest nasza na to. Faza projektów, faza pomysłów to jest nowy właściwie pociąg, nowe połączenie dodatkowe, bo ma objąć nie tylko Skwierzyny, ale też Międzyrzecz. Ja czytam i słucham ekspertów, którzy doradzają gorzowskiemu magistratowi. Oni mówią, że to jest niewykorzystana linia obejmująca wiele samorządów, więc dodatkowi pasażerowie dla tego pociągu. Pytanie, dlaczego tego jeszcze nie ma? Dlaczego tego nie uruchomiono, jak pan myśli? No widzą się koszty, widzą się duże koszty, ale zyski z tej inwestycji widzimy wszystkich. Mobilność ludzka, przemieszczanie się za pracą, za... No, jak pan wspomniał o strefie, chociażby strefie, prawda? To też jest wielki zdecydowanie plus dla was. Tak. Brakuje nam kapitału ludzkiego już tutaj w tej okolicy. Musimy się wymieniać kapitałem ludzkim zdecydowanie. A proszę mi powiedzieć, bo Baltic Pipe ruszył. Będziecie mieli z tego jakiś grosz? No, to jest nasze dobro, na które czekamy. Ja szacuję, że około 2 milionów złotych płynie do budżetu gminy. Jest to 2% całkowitej wartości budowy. I pierwsza nitka, która idzie też przez Skwierzynę, to jest około 1 miliona złotych. Także liczymy, że około 2 milionów złotych płynie do budżetu w przyszłym roku. No, zobaczymy. Przygotowujecie projekt nowej strategii rozwoju Skwierzyny do 2030 roku. Widziałem konsultacje, Wody Polskie chyba tylko odpowiedziały, przynajmniej z tego dokumentu, który ja przejrzałem, tak to wyglądało. Jaki to ma być dokument? O czym on ma mówić? Jaka ma być Skwierzyna w 2030 roku? Skwierzyna w 2030 roku ma być miastem... dobrze skomunikowanym, ma być miastem, które będzie dobrze skomunikowane z miejskim obszarem funkcjonalnym, to jest gorzowskim obszarem funkcjonalnym. Miasto bardzo rozwijające się, miasto, które nie tylko przyjaznym dla ludzi zdecydowanie też, ale dające możliwość pracy, życia i zamieszkań. I takie miasto, taka Skwierzyna już się w tej chwili robi. Ta strategia jest bardzo realna do wykonania. My poprzednią strategię do 2023 roku wykonaliśmy praktycznie w 90%. Także wykonujemy tę strategię. Nie jest to czysto dokument papierowy, tylko dla pokazania. Jest to realne nasze działanie, które później podejmujemy. Także... No bo strefa, miejsca pracy. Z drugiej strony zainwestowaliście też w mieszkania. Jak ten problem wygląda? Czy... Na tą chwilę jesteśmy już po wszystkich. Mamy wybraną spółkę, wybraną zarząd spółki, radę nadzorczą spółki. My budujemy 100 mieszkań i to mamy tereny... W ramach SIM-u. Tak. W ramach SIM-u, czyli tego rządowego programu. Tak. I kiedy? Kiedy jest możliwe? Jak najszybciej. No, gdzieś około miesiąca temu ta spółka zawiązała dopiero swoje władze, radę nadzorczą. Myślę, że w przyszłym roku jesteśmy gotowi. Do ruszenia z inwestycją, tak. A kiedy mniej więcej pod klucz? Trudno mi powiedzieć. No, mam nadzieję, że w 2024 te pierwsze bloki już powstaną. No, rok czasu chyba wystarczy. Żeby wybudować. Takie wybudować. No to trudny okres. Miejmy nadzieję, że się skończy ta wojna i te ceny trochę spadną, bo ceny stali. Ostatnio w Radiu Zachód rozmawiałem z przedstawicielem firm budowlanych. No to wygląda to nieciekawie, jeśli chodzi o ceny. Być może już niedługo się to zmieni. Niektóre materiały już schodzą do poziomu takiego w miarę realnego. Stal chyba jeszcze nie, ale te pozostałe...
Na koniec chciałem zapytać, bo przeczytałem też na waszej stronie, że pod koniec września od PFRON-u otrzymaliście 100 tysięcy złotych na dostosowanie urzędu do potrzeb mieszkańców. Na co wydacie te 100 tysięcy? Jesteśmy po takim bardzo szczegółowym audycie dostępności mieszkańców do urzędu. Wydamy na dostęp dla osób niepełnosprawnych, czyli taki nieschodowa, taka winda na schody. Poszerzenie drzwi wejściowych, także urząd będzie bardzo dostępny. Przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Bardzo przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.